Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystko wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. Chciałbym zacząć nasze rozważanie od, wydawałoby się, szczegółu, ale takiego szczegółu, który wydaje się jest kluczem do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Słyszeliśmy pierwsze zdanie: Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Dosłownie w tekście greckim Ewangelii Łukasza to zdanie brzmi: Jezus zstąpił albo zszedł, lepiej zstąpił do Kafarnaum. To jest takie słowo, które oddaje proces uniżenia się Jezusa. Ono nie pada pierwszy raz w Ewangelii Łukaszowej. Wcześniej jest, pojawia się we fragmencie, który mówi o pobycie 12-letniego Jezusa w świątyni. Też ta Ewangelia się kończy takim stwierdzeniem, że Jezus z Maryją i z Józefem zstąpił do Nazaretu. Czyli uniżył się do życia w Nazarecie. I teraz to słowo wraca. Że Jezus się uniża, kiedy wędruje do Kafarnaum. Oczywiście ono oddaje położenie geograficzne obu tych miejsc, Nazaret i Kafarnaum. One leżą stosunkowo nieodlegle od siebie, ale różnica wysokości jest ponad 500 metrów. Nazaret jest na wysokości ponad 300 metrów nad poziom morza, a Kafarnaum jest nad Morzem Galilejskim, które jest w depresji, jest poniżej 200 metrów poniżej poziomu morza. Więc jest rzeczywiście, Jezus wędrując do Kafarnaum miał to doświadczenie zstępowania, ale tu chodzi raczej o taki wymiar duchowy, bo on odchodzi z Nazaretu, dlatego że został w Nazarecie odrzucony przez swoich najbliższych. Ledwie co uniknął śmierci, chcieli go strącić z góry, na której ich miasto było wybudowane, więc niesie w sobie, myślę, bardzo ciężkie doświadczenie
odrzucenia przez najbliższych. I kiedy przybywa do Kafarnaum, tam tak naprawdę nikogo nie zna, więc jest jak człowiek obcy. Jest też bezdomny, został wygnany z własnego domu, ale tu jeszcze nie ma nawet gdzie się zatrzymać. I to jest pierwszy dzień jego pobytu w Kafarnaum. Co więcej, jest rzeczywiście sam. To jest bardzo ciekawe, bo święty Łukasz, kiedy pisał swoją Ewangelię, to miał przed sobą wcześniej napisaną Ewangelię świętego Marka. Marek też opisuje te wydarzenia, ale w Ewangelii Marka, zanim Jezus pójdzie do synagogi w Kafarnaum, to już wcześniej powołuje pierwszych uczniów. No to ma za sobą czterech ludzi przynajmniej, Piotra, Andrzeja, Jana i Jakuba, ludzi, którzy są ewidentnie szanowani w tamtym miejscu, więc kiedy idzie do synagogi, nie jest już sam, ma za sobą wsparcie. Ale u świętego Łukasza powołanie apostołów jest dopiero rozdział później. Więc kiedy on przychodzi, jest jeszcze rzeczywiście nie dość, że obcy, to samotny. Nikt za nim nie stoi. Nikt za nim nie stoi. I jeśli święty Łukasz dokonuje tej zmiany świadomie, tej zmiany redakcyjnej, to nie wolno nad tym przejść tak spokojnie, nad tym zamysłem Łukasza, dlatego że w tym zamyśle kryje się ostatecznie myśl, którą wyczuwamy jako natchnioną. Jak mówimy o natchnieniu Pisma Świętego, to mówimy, że to jest łaska, która przechodzi przez zamysł pisarza. Tam, gdzie ewangelista dokonuje pewnej zmiany redakcyjnej, ale zamyślonej, takiej, która jest intencyjna, to trzeba bardzo uważnie to analizować, bo w tym się kryje rzeczywiście natchnienie od Pana. Czemu służy ten zabieg, którego dokonuje Łukasz? Jednemu służy. Podkreśleniu mocy słowa. Że to słowo, które Jezus wypowiada, ono jest mocne. Nie dlatego byłoby słowo mocne, że stoi za mną pięciu mężczyzn. Nie. Że mam wsparcie. Albo że mam siłę, albo że mam pieniądze i w ogóle jestem uważany za kogoś. Nie. Łukasz na początku swojej Ewangelii robi wszystko, żeby nas skonfrontować z tą prawdą. Słowo jest mocne. To słowo, które Jezus wypowiada. Nie. Ono nie potrzebuje żadnego innego wsparcia. Nie potrzebuje żadnego innego zaplecza. Jest mocne samo w sobie. Właśnie nawet trzeba by powiedzieć, że jest mocne w uniżeniu Jezusa. Kiedy Jezus się uniża właśnie do takiego kogoś, kto jest odrzucony, wygnany, obcy, bezdomny, samotny. Kiedy się uniża, kiedy wydaje się wcieleniem słabości, to Jego Słowo jest tym mocniejsze, tym wyraźniej widać moc Jego Słowa. To Słowo samo w sobie jest silne. To jest taka myśl, którą Łukasz kontynuuje cały ten czwarty rozdział. Z synagogi Jezus idzie do domu Szymona, który będzie potem Piotrem. I tam, pamiętacie, to jest taki epizod, że teściowa Szymona leży w łóżku chora. I Marek i Mateusz mówią, że Jezus wyciągnął dłoń i ją podniósł z tego łóżka. W ten sposób ją uzdrowił. A u Łukasza jest, stanął nad łóżkiem i rozkazał chorobie, a choroba ją opuściła.
nie dotyka, nie wyciąga ręki. Słowem wyrzuca z niej chorobę, słowem ją leczy, słowem uzdrawia. Słowo jest mocne. Czytałem tę Ewangelię rano i miałem w głowie, tak naprawdę wyciągałem z serca słowo, które usłyszałem prawie 40 lat temu. Patrząc po was, myślę, że też słyszeliście to słowo. Ono padło 19 października 1984 roku. Ci, co mają pamięć historyczną, muszą pamiętać, że to jest ostatni dzień życia księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy był wtedy w Bydgoszczy. Odprawił mszę świętą, a potem miał jeszcze różaniec. Ten różaniec trwał prawie 1,5 godziny. I rozważania, jakie wtedy wypowiedział na tym różańcu, są niewątpliwie testamentem księdza Jerzego. I wiem, że w tym gronie, w którym jesteśmy i w którym celebrujemy tę Eucharystię, ten testament ma znaczenie szczególne. Chciałbym wam przeczytać fragmenty dwóch rozważań. Wtedy ksiądz Jerzy rozważał tajemnice bolesne, więc pierwszy fragment będzie pochodził z rozważania trzeciej tajemnicy, czyli ukoronowanie cierniem, a drugi fragment z piątej tajemnicy, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje ludzi małych, zalęknionych. Jak powiedział zmarły prymas kardynał Wyszyński, ludzi mówiących o prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy. Tylko słów kłamstwa musi być dużo. By opanować całą technikę zaprogramowanego kłamstwa, trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, by głosić prawdę. Ludzie znajdują, ludzie przyjdą z daleka, by słów prawdy szukać. I fragment rozważania z piątej tajemnicy. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony. Solidarność dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach z różańcem w ręku. Myślę, to nie są słowa, które potrzebują komentarza. To są słowa, które oddają dokładnie tę ewangeliczną prawdę.
z dzisiejszych czytań. Prawda przemawia własną mocą. Nie potrzebuje się nigdy chować za żaden, nie wiem, kordon, siłę, przemoc. Nie, prawda przemawia własną mocą. Może właśnie tak jak w tej Ewangelii dzisiejszej, w sytuacji odrzucenia, uniżenia, słychać ją jeszcze głośniej i okazuje się jeszcze mocniejsza i faktycznie pociąga do siebie, jak mówił ksiądz Jerzy, miliony. Solidarność się urodziła z tego doświadczenia, to mówił jej kapelan. Niech się dalej z tego doświadczenia rodzi, niech mu będzie wierna. My wszyscy, żebyśmy byli wierni temu przekonaniu, że prawda przemawia własną mocą. Będzie na pewno jeszcze dzisiaj wiele słów przy okazji obchodów, ale to jest to słowo, które mówi wam Pan Jezus dzisiejszą Ewangelią. Niech się wypełnia. Amen.